akcja Milicji Obywatelskiej pod kryptonimem Hyacynt, polegająca na tym, że homoseksualistów zabiera się siłowo na komendy, przeprowadza z nimi trwający niemal godzinę wywiad, wypełnienie kwestionariuszy, wszystkie dane personalne, zdjęcie, odciski linii papilarnych, nagabywania o swoich seksualnych preferencjach i zmuszanie do podania wszystkich swoich znajomych z adresami, którzy zostali zaproszeni następnego dnia, zaproszeni w cudzysłowie, i dosłownie z kilku, może kilkunastu, kilkudziesięciu nazwisk, które były na początku, stało się do końca 11 tysięcy. Nie mamy właściwie żadnych informacji ani o samej akcji, ani z tym, co się stało później, bo jak wszystkim Państwu doskonale wiadomo, akta wszystkie zaginęły. Instytucje, które można powiedzieć są odpowiedzialne za to, że te akta są przechowywane, po prostu się tego wypierają i mówią, że nic nie wiemy. Raz mówią, że akta zostały zniszczone. Potem mówią, że nigdy ich nie było. I rzeczywiście ich nie ma. Ja sam próbowałem w IPN-ie do tego dotrzeć. Co IPN? IPN oczywiście powiedział, że nie ma tych akt, że zostały zniszczone. To pytanie zadał Robert Biedroń. Jemu odpowiedziano, że akta zostały zniszczone i nie ma śladu. Ja osobiście uważam, że 11 tysięcy teczek, które by wypełniały nie jedną szufladę, a cały pokój, może nawet duży, jest niemożliwe, żeby te wszystkie 11 tysięcy teczek zniknęły bezpowrotnie i bez śladu, żeby ich nie zachowała, a chociażby jedna przypadkowo, która gdzieś spadła za kosz do śmieci i przetrwała.